Jesteśmy w miejscowości Mełpin w województwie wielkopolskim, gdzie dzisiaj przyglądamy się oficjalnemu otwarciu nowej obory w gospodarstwie pana Michała Michałowicza. Jest z nami rolnik, właściciel nowej obory. Panie Michale, niech nam pan powie na początku, na jakim areale pan w ogóle działa i jak duże gospodarstwo pan prowadzi. Dzień dobry. Na dzień dzisiejszy prowadzimy gospodarstwo rodzinne razem z rodzicami na około 100 hektarów. No i poza tym tutaj dużą rolę pewnie gra produkcja zwierzęca. Tak, głównie produkcja mleka, jak i bydła opasowego. Jesteśmy w tym nowym obiekcie. Tak jak mówiłem, to dzisiaj główny temat naszej rozmowy. Kiedy w ogóle pojawił się pomysł, żeby nowy obiekt postawić? Pomysł wyszedł gdzieś półtora roku temu, no dwa lata temu. I w zeszłym roku zaczęliśmy we wrześniu realizować budowę, gdyż budowa została zakończona tego roku w maju i obora została oddana do użytku 5 tygodni temu i zaczęły się krowy doić. Czyli tak naprawdę nie było jakichś problemów, jeśli chodzi o termin realizacji tego tutaj obiektu? Nie, nie było jako takiego problemu z terminami, jest wszystko ok. Jak duże stado krów jest utrzymywane w oborze? Na dzień dzisiejszy jest 65 krów na oborze. Jaki to jest obiekt, jeśli chodzi o wymiary? Jakie tutaj są wymiary tego budynku? Budynek ma 25 metrów szerokości, 38 długości, wysokość w kalenicy 8,5 metra. Jest obora na rusztach, pojemność zbiornika na gnojowice 1,5 miliona litrów. A jeśli chodzi o rozwiązanie udojowe, jakie tu jest rozwiązanie zamontowane? Jest tu rozwiązanie zamontowane firmy Delaval, robot udojowy V300 i także robot do podwalania żarcia OptiDuo i robot do sprzątania rusztów RRS. Czyli poszedł tutaj pan zdecydowanie w tą automatyzację pracy już. Tak jest, to już teraz w technologię i w automatyzację. I jak do tego przywykły krowy, bo mówi pan, że 5 tygodni temu tutaj przeszły na nową oborę, tak? Nie, krowy były ciut wcześniej, miesiąc wcześniej już były przygotowywane na oborze, przechodziły na starą oborę do doju i ogólnie zaakumulatyzowały się bardzo dobrze. A wcześniej, rozumiem, była hala udojowa? Tak jest, była hala udojowa, 2x5 rbiało się. I po przejściu na robota, jak to teraz wygląda? Były spadki mleka, wiadomo, stres i tak dalej, krowy już dochodzą do swojego, które straciły po prostu. A jaką wydajność w ogóle średnią, jeśli chodzi o stado, pan osiąga? Około 10 tysięcy litrów. No to teraz pewnie w dłuższej perspektywie myśli pan, że to się trochę podniesie dzięki nowemu obiektowi. Ogólnie mamy nadzieję, nie? Przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie tak. Ale też pewnie specyfika pana pracy się zdecydowanie zmieni. Tak, na pewno już jest dużo mniej pracy. Wiadomo, trzeba więcej pracy poświęcić przy komputerze, ale nie ma faktem tego doju, tak? Oczywiście. Mniej pracy fizycznej. Tak jest. Powiedział pan trochę o tym, że jest tutaj też robot do podgarniania paszy. No to właśnie trochę o paszy chciałbym powiedzieć. Jak to tutaj wygląda? Z pomocy jakiej firmy pan korzysta? Z kim pan układa tą dawkę paszową? Z czego ona się składa? Głównie żywimy paszami firmy Lira. Są to pasze wysokobiałkowe, 22%, pasze energetyczne, dodatki Golden Protein, Omegi. A jeśli chodzi o te pasze objętościowe? To pasze objętościowe głównie to jest tak, lucerna, wysłodki, siano kiszonka i kukurydza. No i to, co wszystko, rozumiem, pan tutaj we własnym zakresie zbiera. Tak jest, w własnym zakresie. Jeszcze wrócę, jedno pytanie na temat wyposażenia. Widzimy, że firma Delaval. Dlaczego pan poszedł w tym kierunku? Ogólnie inspirował mnie ruch kierowany przede wszystkim, żeby nie było, jak ja to twierdzę, wolnych przejść przez robota. I to było dla mnie tą perspektywą, żeby założyć firmę Delaval i ruch kierowany. Pod tym względem się tutaj firma wyróżniła, pana zdaniem. Tak jest. A wcześniej, decydując się na te konkretne rozwiązania w oborze, odwiedzał pan inne obiekty, czy skąd czerpał pan informacje na temat tego, co chciałby pan tutaj zamontować? Tak, byłem, oglądałem inne obory, różne roboty. Ogólnie zainspirowała mnie firma Delaval. Dobrze, teraz trochę jeszcze pytań o sprzęt, ale to już bardziej o park maszyn. Jak to u pana wygląda? Jakie ciągniki pracują w gospodarstwie? Jakie tutaj pracują przy krowach? Park maszyn mamy tak, John Deere 6520, Mack Kornika 155, MTX-a, Ursus 8014H z wozem paszowym 10 m3, Strofmana, ładowarkę teleskopową,
Ogólnie cały park maszynowy mamy swój. Tak jak już pan powiedział, minęło kilka tygodni od wejścia krów na tą oborę. No to jakie są pierwsze pana wrażenia, jeśli chodzi o pracę na tym nowym obiekcie? Jestem pod pełnym wrażeniem, dlatego że jak te krowy zaczęły wchodzić do robota i zaczęły się doić, nie było jakichkolwiek większych problemów z tym dojem. Jestem po prostu zadowolony. Współorganizatorem dzisiejszego oficjalnego otwarcia obory jest firma Lira. Jest z nami przedstawiciel firmy Lira, pan Robert Paździor. Panie Robercie, niech pan powie, od kiedy wy współpracujecie tutaj z gospodarstwem, w którym dzisiaj jesteśmy? Współpracujemy bardzo długo. Tak jak tablica tutaj na tej oborze pokazuje, jesteśmy razem 20 lat, dlatego mogliśmy też taką ufundować tablicę na ten nowy obiekt, który tutaj został wybudowany. Zajmujemy się doradztwem, żywieniem przede wszystkim, dostarczaniem pasz, ale także jakby powiedzieć pomocą, jakby doradzaniem całym tym procesem żywienia. Dzięki tej budowie nowego tego obiektu, gdzie tutaj zastosowano technologię firmy Delaval odnośnie udoju, odnośnie sprzątania, podgarniania pasz, to mogliśmy jakby powiedzieć użyć naszych najnowszych innowacyjnych rozwiązań. Zastosowaliśmy tu paszę do robotów, bo jest zastosowany robot firmy Delaval najnowszej generacji. Jest to pasza 18 energia wyprodukowana przez nas. Jest to pasza, bym powiedział, najbardziej energetyczna na rynku paszowym w tej chwili. Do tego dostarczamy także inne produkty jak Golden Protein, dostarczamy naszą nową chrupkę, która jest. I dlatego też to gospodarstwo, można powiedzieć, z nami współpracuje od 20 lat i widzimy ten efekt tutaj, jakby powiedzieć, współpracy, tę nową inwestycję. I dalej myślę, że nasza współpraca będzie dalej na takim samym poziomie i życzę 100 lat, jakby powiedzieć, gospodarzom współpracy. No właśnie, 20 lat to jest bardzo długi okres i to, co ważne pan podkreślił, wraz z przejściem na nową oborę, na nowe technologie, zmienia się także trochę podejście do żywienia. Ależ oczywiście, tak, tak. My też jako wytwórnia pasz Lira w Krzywiniu mocno zmieniliśmy, jakby powiedzieć, dzięki naszej technologii innowacji sposób żywienia. Wchodzimy w nowe produkty, bardziej doskonałe, innowacyjne, przetworzone. I dzięki temu możemy sprostać na przykład dzisiaj rynkowi, który wymagania coraz większe nam stawia. Wcześniej mieliśmy starszy obiekt, teraz mamy nową oborę, tak jak już pan powiedział. Zmienia się również podejście do żywienia. Jakbyśmy mogli trochę bardziej zbliżyć dawkę paszową, jak to tutaj wygląda? Zmieniło się to tak, że jest robot, który jest udojowy i także jest tam podawana pasza. Są podawane dwie pasze, jest pasza białkowa, nasza 22 i pasza właśnie 18 energia. I wtedy mogliśmy, za przeproszeniem, zmienić, jakby powiedzieć, dawkę na stole paszowym, to obniżyć jakby zawartość w temerze, a jakby powiedzieć, bardziej precyzyjnie zastosować te pasze według transporterów do danej krowy w robocie. To jest chyba również dla rolnika korzystne i może się spodziewać zwiększenia wydajności zwierząt? Ależ oczywiście, jest przede wszystkim ekonomicznie uzasadnione, ponieważ każda krowa ma według swojego zapotrzebowania, według swojego cyklu laktacji podawaną paszę i są to znaczne oszczędności dla gospodarstwa rolnego. Czyli tutaj dzięki temu jest bardziej każda krowa, każde zwierzę jest traktowane indywidualnie? Ależ oczywiście, dzięki transporterowi wiemy każda krowa, czy jest w początku laktacji, czy w środku laktacji, w końcu laktacji i według tego ma odpowiednią dawkę według komputera, który wysyła transporter i ma odpowiednią dawkę paszy podaną, można powiedzieć, pod pysk. Jest z nami pani Jolanta Sas Wisłocka z firmy Danon. Pani Jolanto, od jak dawna wy współpracujecie tutaj z gospodarstwem? Już kilkanaście lat, od 2010 roku. Czyli ta historia też już jest dosyć długa. Tak, dlatego że w firmie stawiamy na takie długotrwałe relacje. Mamy bardzo dużo gospodarstw, które współpracują z nami już nawet ponad 30 lat. Mhm. Tutaj znaleźliśmy nowy teren i tę współpracę nawiązaliśmy właśnie kilkanaście lat temu. Mhm. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku? No, pewnie pan wie, no jest niełatwa, jest trudno wszystkim, są bardzo wysokie koszty, no ale staramy się tak pracować, żeby gospodarstwa mogły się rozwijać, co widać. No i chyba właśnie rolnik może być zadowolony ze współpracy, rozumiem. Myślę, że tak. My też jesteśmy zadowoleni ze współpracy z naszymi rolnikami, ponieważ dostarczają nam mleko bardzo dobrej jakości do produktów, które tę jakość mają jako główny cel. No i od chyba pola do stołu. No tak, i chyba tym bardziej cieszycie się z takich nowych obiektów, które będą gwarantowały pewnie jeszcze większą ilość, jeszcze lepszego mleka. Na pewno tak, a przede wszystkim budujące jest to, że mamy tutaj następców.
I to jest bardzo ważne, bo dzisiaj też wiele gospodarstw zamyka produkcję, a tu mamy przykład gospodarstwa, które będzie kontynuowało współpracę i swoje działanie. Czyli to według Pani jest również bardzo duży problem, to, że nie ma następców? Bardzo, bardzo duży problem obecnie tak na rynku. Obserwuję właśnie zamykanie się bardzo wielu gospodarstw. No ale też, żeby nie zostawiać tego tak, w tak negatywnych barwach, pewnie obserwuje Pani również rozwój wielu gospodarstw. Oczywiście, nic nie jest białe ani czarne. Wiele gospodarstw się rozwija, powstają potężne obiekty i powstają obiekty, które no właśnie tak jak ten, który możemy tutaj oglądać, no powstaje z obory takiej uwięziowej poprzez wolnostanowiskową po taką, gdzie mamy automat udojowy. Czyli pewnie ta świadomość rolników także wzrasta cały czas. Na pewno tak. Jest wiele takich praktyk, no i w tej chwili też jako firma bardzo duży nacisk kładziemy na praktyki, no tu poza oczywiście jakością, ale również praktyki rolnictwa regeneratywnego.